Krzysztof Dęga, witam i zapraszam na kolejne spotkanie w mrocznych tajemnicach, w mrocznych klimatach. Dzisiaj podobnie porozmawiamy sobie z naszą stałą słuchaczką, panią Renatą z Berlina, którą witam serdecznie. Witam. Witam, pani Renato. Witam również pana. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jaki pani ma dowód na kontakty z osobami zmarłymi, ale nie tylko, porozmawiamy sobie również o obrączce, która zmieniła kolor na chory, prawda? Jak to wyglądało, pani Renato? Może zacznijmy o tej obrączce. Jak wygląda ta historia właśnie związana z tą obrączką? Zanim zacznę to mówić, sygnalizuję, że u mnie jest przegłos głosu i jakieś takie nieczystości, ale zaczynam. Było to w latach końcowych 88 mniej więcej, 87-88, to w tym czasie. W pewnym momencie zajrzałam do pudełeczka, gdzie trzymałam obrączki. I tak się składa, że był przy tym mój mąż, nieżyjący już, i ja patrzę, a moja obrączka jest czarna, a jego obok w tym samym pudełeczku bez żadnego przebarwienia. I ja mówię, wiesz co, mam wrażenie, że ja coś się z moim zdrowiem dzieje i że ja chyba muszę odejść. Mój mąż spojrzał, oczywiście zaskoczony na mnie, nie? Ale obrączka rzeczywiście była jego czysta, a moja była czarna. Moja obrączka w tych samych warunkach była przechowywana. Także nie mogło, ja jej nie widziałam, można powiedzieć, że parę miesięcy, dlatego że nie nosiłam jej ze względu na to, że chyba tusza tam też miała, ręce obrzęki miałam i dlatego żeśmy obydwoje, on w pracy nie mógł, a ja nie chciałam, bo miałam opuchnięte palce. I zaczęłam robić badania i wówczas wydarzyła się ta historia z tym snem, o którym już kiedyś opowiadałam, że pamiętaj, jak nie będziesz mogła oddychać, bo ci ktoś nałoży worek foliowy na głowę, to pamiętaj, daj znać, obróć głową, pokręć. I tak, pamiętam historię. Ja o tym opowiadałam już. Ale wynikiem, faktycznie wynikiem tej reakcji chodzenia do lekarza, szukania możliwości wyleczenia, to była historia z tą obrączką. Ja chciałam jeszcze parę lat pożyć ze względu na to, że moje dziecko nie miało pełnego zawodu, że nie mogłoby być jeszcze samodzielne. I błagałam dosłownie Duchowy Świat o pomoc. I właśnie tą informację dostałam, że pamiętaj, że jak będzie coś się działo, i nie będziesz mogła złapać powietrza, to obróć głową. I w czasie operacji, ona jeszcze trwała, ja wybudziłam się z narkozy za wcześnie, czułam potworny ból, nie mogłam dać znać, bo ciało jeszcze było drętwe przez narkozę, ale głowa już myślała. I myślę sobie, poruszaj palcami od nóg, od rąk. I tak się złożyło, że w tym samym czasie zaczynało mi brakować tlenu do oddechu. I czułam, jak moje płuca zaraz albo pękną, albo wysadzi, ale że ja nie przeżyję tego momentu. I w tym momencie usłyszałam w środku głowy, dosłownie w centrum głowy, głos kobiecy, pamiętasz? Miałaś pokręcić głową. Te słowa były bardzo wyraźne. Wiedziałam, że to kobieta mówi, ale to był głos w centrum głowy dosłownie. Nie na zewnątrz gdzieś podpowiadał ktoś, tylko to było w środku. Tylko od środka. Tak. I bardzo wyraźny. Obróciłam głowę w lewo, w prawo i w tym momencie pani anestezjolog powiedziała, niech pani poczeka, wyjmę tubę. Mówiłam, tuba była za głęboko osadzona i przez to bym straciła życie.
jak ona wyjęła tą tubę. Ja straciłam przytomność na pewno, bo się ocknęłam już, jak mogłam oddychać. Nie? Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. I obrączka od tego czasu jest czysta. Ja ją mam do dzisiaj, tą obrączkę. A wcześniej, pani Renato, jak ta obrączka wyglądała? Ona była taka jakby porośnięta, no nie wiem, taką szadzią. Była matowo-czarna. Dosłownie matowo-czarna. Dwie obrączki razem przechowywane. Jedna była czysta, błyszcząca, a druga była matowo-czarna. Po pewnym czasie, nie wiem jak długim, bo trudno mi to powiedzieć, może po miesiącu, może po dwóch, nie wiem, bo nie myślałam wtedy o tym, bo chciałam dojść do zdrowia, nie? Ja byłam czymś innym zajęta. Ledwo chodziłam, miałam dziecko też, musiałam gotować, jak to się mówi, wszystko co w domu jest do zrobienia, czynności. I dlatego nie interesowało mnie to, ale w pewnym momencie otworzyłam znowuż to pudełeczko i patrzę, obrączki są czyste, obie. Także bez żadnego czyszczenia. Absolutnie, bez żadnego czyszczenia. Dlatego mówię, ja kiedyś tą historię słyszałam, że coś się może takie coś zdarzyć, ale nie wierzyłam w to, a mnie spotkało. A tutaj na własnej skórze się pani przekonałam. I mam... Czyli to świadczy o tym, że tak właśnie jak mówiliśmy wcześniej, że ten świat duchowy też daje nam znać, kiedy coś z nami się dzieje nie tak. Kiedy jest zagrożenie życia, a jeszcze człowiek ma jakieś zadania do wypełnienia, wtedy jest ostrzegany. Ja byłam ostrzegana, że moje dziecko ma wypadek samochodowy. Odciągałam z niego drzewo wielkie. Miał wypadek następnego dnia. Także takie historie się zdarzały i ja wielokrotnie mówiłam już, że byłam ostrzegana. Dzisiaj jest spokój. To znaczy, że ja prawdopodobnie moje główne zadania wykonałam. Że nie mam specjalnie... Dużo na pewno przed panią jest jeszcze. Ale nie wiem, czy coś złego, czy coś dobrego, tego jeszcze nie wiem. Natomiast druga historia to jest sprawa, kiedy ja już napomykałam, że poprzez telewizję trafiłam na jasnowidza, z którym chciałam nawiązać kontakt, nawiązałam z nim kontakt, bo chciałam bardzo dowiedzieć się, czy te problemy, które przede mną są i aktualnie są w tym momencie, nie teraz, dzisiaj, tylko wówczas, to był 2002 rok, czy ja, a myślę, że to mogło być nawet 2003, w każdym razie jakiś czas po pogrzebie mojego męża, chciałam się dowiedzieć od niego, nawiązać kontakt, że on z góry, gdzieś tam skądś widzi moją przyszłość. Czy ja dam radę, czy nie dam radę z tym wielkim garbem długu. No więc dlatego chciałam bardzo nawiązać z nim kontakt i oczywiście za opłatą, żeby ktoś nie myślał, że za darmo, nie? Zarejestrowałam się, to był niewidomy jasnowidz. On ma tak przystosowany telefon, że może wybierać mechanicznie, że nikt jemu nie musi pomagać, nie? Także umówiliśmy się na określony dzień. No i mówi, że kilka szczegółów pani podam, że nawiązałem kontakt z pani mężem. Pierwsze to była, że ma coś w szafie, coś o czym, co rzadko ludzie mają. Po rozmowie. A jeszcze przepraszam, że przerwę na sekundkę. No. Chciałem zapytać, czy ten jasnowidz potrzebało jakieś rzeczy męża, nic. Nie wiem, daty urodzenia, absolutnie, jak to wyglądało? Nic. Podałam tylko mu datę zgonu mojego męża i podałam, jak się nazywa, jak ma na imię. To imię Rozumiem. Chyba było ważne, nie? Być może, że rocznik urodzenia, ale tego nie jestem pewna, dlatego nie chcę fantazjować. No i mówi, że tak, że nawiązał i właśnie podał mi te kilka przykładów. Jedno to był, że mam zegarek jego w biurku, o czym nie wiedziałam w tym momencie, który nie chodzi. Myślę, że mam jakąś rzecz w biurku, która... Ale to chyba chodziło o zegarek, tak, że zegarek, który nie chodzi. Natomiast w szafie coś, co rzadko ktoś ma. Ja mówię, że nie wiem, o czym on mówi. On mówi, jak my skończymy rozmowę, to pani sobie przypomni wtedy. Przypomniałam, to był cylinder, gdzie rzadko mężczyźni noszą teraz cylindry. Mój mąż miał. No na pewno. I nosił na spotkaniach.
I drugie to był zegarek automatyczny, jak otworzyłam szufladę, nie tylko to, tam jeszcze znalazłam nawet przepis, jak ma przebiegać uroczystość żałobna, ale to było wcześniej jeszcze, nie? I tam się okazało, że jest zegarek, który nie chodzi i w tym momencie mi olśniło, to chodziło o ten zegarek, bo to był automatyk i jak automatyk leży, to nie chodzi. Trzeba poruszać nim, żeby automatyk poruszał też, nie? I trzecia informacja, która mną rzeczywiście wstrząsnęła, to było, że mój mąż się mnie pyta, dlaczego nie jem tak, jak jadłam z nim. A co to znaczy? To była, w cudzysłowie powiem, szczególna dieta. Mhm. Zawsze była ryba, jak nie rano, to jak nie w obiad, to wieczorem. W jakiejś tam formie, czy laksa, czy laks to ten łosoś, nie? Czy ryba smażona na obiad, czy kraby, albo jakaś sztuka mięsa smażona, albo szynka wędzona. To był jego rytuał. Tak chciał i tak jedliśmy, ale cechą charakterystyczną było, że dwa razy dziennie jedliśmy sałatę, właśnie do obiadu i do kolacji. Taką sałatę zwykłą robioną tam z różnych produktów zielonych, świeżych. I po śmierci męża pani zmieniła tą dietę, tak? Bo byłam na niego, rozżalona na niego. Bo zostawił mnie z taką historią straszną. Dosłownie 4 czy 5 miesięcy przekazał mi 75%, czyli kolejne 25% firmy wbrew mojej woli. A firma była zadłużona. I ja mówiłam już bardzo wysoką kwotą w milionach euro, nie? I bałam się, że nie dam rady, bo wiedziałam, że jak emerytka może coś jeszcze osiągnąć. Olbrzymi obiekt, olbrzymie kwoty do płacenia. Może ktoś sobie nie wyobraża, ale w sumie 20 tysięcy euro trzeba było miesięcznie wyłożyć. To jest potężna kwota. Potężna. Dlatego chyba pani wspominała właśnie o tej firmie, o tych długach w takim filmie, który się nazywa Historia Orakela, prawda? Tak. Nie, ale i wcześniej też uczciwie nadmieniałam, dlaczego, co mnie powodowało, że ja szukałam tego duchowego świata. Bo to, ta niewiedza, ten strach, który paraliżuje, to powodowało, że ja szukałam możliwości i przez to oglądałam audycje, na przykład właśnie w telewizji zobaczyłam, że taki pan jest, który potrafi wszystko powiedzieć i byłam ciekawa i on rzeczywiście mi udowodnił. I jeszcze jedna historia, o której też już mówiłam, była z jego strony kompletnym zaskoczeniem dla mnie. To była historia doładowania energetycznego, o którym też już mówiłam. Bo to była następna wizyta telefoniczna, następna opłata, niemała, ale celem było, że on powiedział, że ja wymagam tego doładowania. I jak wyrażę zgodę, to on to zrobi. Ja wyraziłam zgodę i mówiłam wtedy, że z ciekawością podglądnęłam i zobaczyłam ten słup złotej energii, który idzie do serca. To nie była jakaś czerwona energia, tylko to było złota, boska energia. Ale to było we śnie czy nie, na jawie? Nie, to było w południe. Mój syn był obok, bo ja chciałam, żeby on był podczas tego seansu, tylko moje dziecko jest dyskretne, nie? Czyli nie miesza się, ale jak ja na przykład powiem mu, że pojedź ze mną gdzieś, to on jedzie ze mną też i czeka. Obojętnie jakby to było długo, wydaje mi się, że ma 100% zaufanie i wie, że jak coś mówię, to polega na prawdzie i w związku z tym ufa, nie? I tak samo było tutaj. Ja mu powiedziałam, że spodziewam się takiej rozmowy, drugiej już, no i on znał historię, jaka mi groziła, jakie problemy się piętrzyły i w związku z tym po prostu czekał, aż ja powiem mu, że rozmowa jest zakończona. I tak też było, nie? Ale mówię, że niesamowite to są rzeczy i jak z mojego punktu widzenia moim zadaniem było obwieścić to światu.
I ja to poprzez Pana zrobiłam. Ja no próbowałam, próbowałam u Pana Barskiego, nie wiem, czy Pan słyszał takie nazwisko, ufolog, już nie żyjący w tej chwili. Próbowałam u innych też zainteresować tematem, bo to były żywe przeżycia, przeżycia, które mnie spotkały, a ja no, lubię przygody, ale nie lubię, jestem konkretna, jak ktoś mówi, ekonomię mam w sercu, nie? Czyli tak jak jest, tak i przekazuję. I dlatego bardzo chciałam kogoś znaleźć, żeby móc to opowiedzieć i Pan mi się nawinął. Ale skutecznie, ponieważ przez ten mój kanał wiele osób dotarła Pani z tą wiadomością, z tym przekazem, że jednak jest ten świat duchowy, że czasami można mu zaufać i zmienić na tyle swoje postępowanie w tym świecie doczesnym, żeby na przykład tak jak w Pani przypadku, chociażby z tą chorobą, że poddała się Pani tej operacji właśnie. No teraz jest wszystko, prawda? Ile to lat? Niech Pan zobaczy, ile lat temu. No dokładnie. Nie? Także 87-88 rok początek, nie? Jak to się wydarzyło? No to mamy ponad 30 lat, prawda? Właśnie, czyli to zadanie, które miałam jeszcze do wykonania, to było jeszcze tutaj na ziemi związane, nie? Ja musiałam te rzeczy przeżyć, które gdzieś tam ktoś zaplanował razem ze mną albo ja z kimś, nie? I dlatego musiałam, bo są ludzie, co odchodzą w bardzo szybkim czasie, nie? A mnie się zdarzyło to, potem następna historia, którą już też opowiadałam tutaj, to było, że się pytałam moich dzieci, czy coś piekły, a dowiedziałam się, że jestem chora i się okazało, że miałam nerkę do usunięcia. I to też już minęło 14 lat od tego czasu. No proszę. Nie? Pani Renato, a jak Pani sądzi, dlaczego wiele osób nie wierzy w ten duchowy świat, w coś, co jest poza tym naszym wymiarem? Mnie się zdaje, że nie wszyscy się do tego kwalifikują. I ja mówię to bez obrażania, to nie to mam na myśli, tylko, że są ludzie, którzy są bardzo wrażliwi, którzy nie ma, jak to mają cienką skórę i to chyba o to chodzi, bo ja kiedyś zaczęłam z Panem historię na ten temat, mówiąc, że mając gdzieś około 25 lat, miałam sen jawę, w którym ktoś mi przekazał, że ja będę w taki sposób żyła. Że będę mieszkała w innym obcym mieście, że będę, że spełnią się właśnie takie życzenia, że jak to się mówi, że zmienię kraj. To nie było życzenie, tylko ja nie miałam innego wyjścia. W Polsce nie miałam mieszkania, nie miałam możliwości. Na wynajęcie byłam za biedna, za uboga. I musiałam zmienić kraj po to, żeby dorobić. I jak tak zmieniłam, tak się i los mój zmienił. Czyli to jest to wszystko takie sterowane jest moim zdaniem. Dzisiaj się czuję no właśnie, spokojnie. Jak rozmawiamy o tym świecie duchowym, czy może uważa Pani coś takiego, że jest już jakaś część naszego życia zaprogramowana, i my jakby jesteśmy takimi małymi trybikami, które no gdzieś tam krążą w tym swoim świecie, ale generalnie z góry już jest wszystko ustalone. My mamy na pewno wolny wybór dobra i zła. Mhm. I wybierając zło, doświadczamy jego po to, żeby szukać następnego momentu, jak wybrnąć z tego zła. Są ludzie, co mordują i potem całe życie mają wyrzuty sumienia, nie? Zgadza i o te wyrzuty sumienia chodzi. My się wydaje, że sterowani może nie, ale impulsy są nam podawane. Bo mówię, jak ja, właśnie to było w tym czasie, kiedy opowiadałam o tych obrączkach, ja się modliłam o zmianę mojego życia. Nie chciałam tak żyć, jak żyłam. No, z różnych przyczyn, ale po prostu to życie, które prowadziłam, nie podobało mi się i było mi szkoda, że ja nie mogę zmienić, nie mam możliwości zmiany.
I modliłam się o zmianę i dostawałam wielokrotnie informacje w czasie snu, że będę żyła w bardzo dużym mieście, gdzie jest ponad 400 mostów. No więc zaczęłam szukać potem na mapie, gdzie, ile mostów jest w encyklopediach, nie? I się okazało... I co, znalazła pani? Tak, że to był Berlin. I później do Berlina zostały zaliczone wiadukty kolejowe i teraz jest ponad 700 jest ich. Razem z wybudowanymi około 800. Ale w tym czasie, jak ja patrzyłam, to był 92, 3 rok, w tym czasie Berlin miał 400 mostów. 450 chyba, czy coś takiego mostów. To było jedyne miasto, które miało tyle mostów. Nie? Pani Renato, czy co, na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, co byśmy przekazali naszym widzom, że trzeba zaufać, nie bać się tego świata duchowego czasami, prawda? W ogóle nie trzeba bać się świata duchowego. Trzeba pamiętać o tym, że my mamy pewne zadania, których się podjęliśmy tutaj do wykonania i jeżeli je wykonamy, powiedziałabym tak, uczciwie, bo czy dobrze, czy źle, to my nie wiemy, jaki wynik będzie, jaki rezultat, ale z naszego punktu patrząc uczciwie, to możemy przejść do dalszego etapu. Ja nie wiem, jestem zaintrygowana, jaki mnie teraz etap czeka. Bo wydaje mi się, że ja wszystko już zrobiłam, co miałam zrobić. Pewnie jeszcze coś jest zapisane. No, jak się coś wydarzy, dam znać, ale teraz to już jest koniec. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś się wydarzy ciekawego, o czym pani Renata opowie. Ja serdecznie dziękuję. Pani Renato za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam wszystkich i ufajcie w opatrzność, bo ona chroni i ona prowadzi. Dobrze, ja również dziękuję pani Renacie za nasze dzisiejsze spotkanie. Jeśli wy również doświadczyliście czegoś specjalnego w tych mrocznych klimatach, to piszcie mnie maila na adres krzysztof.dega@wp.pl. Teraz mailowi znajdziecie również w opisie tego dzisiejszego filmu. Jak zwykle zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrypcji tego kanału. Jeśli klikniecie w dzwonek, to na pewno dostaniecie powiadomienie o nowych filmach na tym kanale. A dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia już niebawem.